Tak było przed rokiem, a to już zestawienie wyścigu pierwszego. Przypomnę raz jeszcze, w kasku żółtym Sławomir Drabik, w kasku czerwonym Grzegorz Rępała, w kasku białym Robert Juchaj, w niebieskim Rafał Trojanowski. Tak więc doświadczenie ze strony gości i młodość ze strony gospodarzy. Sławomir Drabik, 30 lat, doskonała dyspozycja w tym roku, zresztą może tylko miniony sezon na początku, kiedy prawo jazdy zostało mu zatrzymane i nie mógł startować przez pewien okres na torze. Wtedy Sławomir Drabik może nie zaliczał się do asów polskiej ligi, ale tak, równa forma, 30 lat, a obok niego zobaczymy Roberta Juchę. Robert Jucha to zawodnik lubelskiego motoru. W tym roku przyszedł do zespołu Włókniarza, no i spisuje się też nie najgorzej. Zresztą sam zespół Włókniarza jest objawieniem tego sezonu. Patrzmy, co będzie. Drabik, Rępała, Juchaj, Trojanowski. Dobrze, dobrze rzeszowianie wyszli ze startu. Czy będzie Grzesiek, Rępała? Nie, jednak Drabik złożył się, a Rafał Trojanowski. No i stało się coś, czego nie spodziewali się kibice. To goście na prowadzeniu dość wyraźnie, choć ze startu lepiej wyszli rzeszowianie. Czyżby fatalny początek w wykonaniu Rzeszowia? Nie wiadomo, co stało się z Grześkiem Rępałą, który tak świetnie wystartował, a tu najpierw pokonuje go, i to wyraźnie, Sławomir Drabik, a potem jeszcze Robert Jucha wyprzedza obu Rzeszowian. No i jadą goście na 5-1. Widzę podniesione ręce w górę nielicznej grupki kibiców z Częstochowy. Chaotyczne próby pościgu w wykonaniu Rzeszowian i Sławomir Drabik daleko, daleko w przodzie. No jeszcze jest okazja powalczyć, bo zbliża się Trojanowski, szczególnie na łukach. To jest ostatnie okrążenie, ale chyba Robert Jucha nie da sobie odebrać dwóch punktów w tym biegu. No i rozpoczynamy najgorzej, jakby można tego się spodziewać, od porażki. Tylko w jakim stosunku? W stosunku 1-5. Gwizdy od publiczności. Grzegorz Rępała nie podjął walki. Czyżby coś się stało z jego motocyklem zaraz po starcie? Cisza i początek tak zły jak w poprzednich spotkaniach rzeszowskiego zespołu. Tym bardziej, że była szansa na rozstrzygnięcie tego biegu na korzyść, bo start wygrali pewnie rzeszowianie. I dobry start Grzegorza Rępały i dobrze także Rafał Trojanowski. Pewnie nie wierzy w swój motocykl Grzegorz Rępała, bo teraz jeszcze na torze próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, co stało się z tak udanym startem. A teraz Park Maszyn i Mirosław Pęcak. Piotrek, o pierwszym starcie w dzisiejszym meczu można chyba szybko zapomnieć. No na pewno przegrany 5-1, ale myślę, że to jeszcze nie przesądza meczu. Jest to dopiero pierwszy wyścig i trzeba do końca walczyć. Powinniśmy dzisiejszy mecz wygrać. Wiem, że te dni tuż przed meczem z Włókniarzem przepracowaliście bardzo ciężko. Tak, nowy trener Grzegorz Kuźniar przeprowadził z nami kilka treningów. Myślę, że coś wynieśliśmy z nich i powinno być dobrze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To wszystko z Parku Masz. Piotr Winiarz jest także sporym optymistą. Mówi, że sporo wynieśli z tych treningów, ale jakoś w pierwszym biegu nie było tego widać. Ani przecież Rafał Trojanowski, najmłodszy w stawce rzeszowian, ani Grzegorz Rępała, po którym można było się trochę więcej spodziewać, nie spisali się na miarę oczekiwań publiczności, kibiców. Jak zwykle sporo, choć do kompletu dużo, dużo brakuje, być może 7-8 tysięcy. Jeszcze raz start, bo za chwilę bieg drugi. Widzimy, że Grzegorz Rępała był przed Drabikiem, no nie potrafił go zamknąć przy krawężniku. Dobrze wyszedł także Rafał Trojanowski, a o dziwo Robert Jucha zmieścił się za swoim kolegą przy krawężniku i w ten sposób obaj rzeszowianie chyba źle rozegrali taktycznie ten start. No a rywale po wewnętrznej stronie toru wysforowali się na dwa pierwsze miejsca i nie oddali 5 punktów już do końca. Przed nami wyścig drugi. No i tu znów emocje, bo w kasku żółtym Janusz Stachyra prowadzi od niedawna młodzieżową szkółkę. Dobrze, że wreszcie ktoś zainteresował się rzeszowską młodzieżą, ale Janusz Stachyra jeździ w barwach przecież
Włókniarza. Dzisiaj nie będzie pobłażania dla starszych kolegów. W kasku czerwonym Janusz Ślączka, w kasku białym Eugeniusz Skupień i w kasku niebieskim Rafał Wilk. No i także pytanie o dyspozycję rzeszowian. Trzymał długo na starcie Rafał Wilk, Janusz Statyra chyba zamknie pierwszy. Tak, Janusz Statyra na prowadzeniu, goni go Rafał Wilk. No ale Janusz Statyra to jest doświadczony zawodnik, on zna doskonale rzeszowski tor. I zakopuje się chyba Rafał Wilk, jednak nie. Tam miał kłopoty i te kłopoty chyba pomogły Rafałowi Wilkowi. No Janusz Ślączka jakoś tak rzuca po torze Janusza Ślączkę. Źle się trzyma także na torze Rafał Wilk. Jedziemy na remis, ale teraz błąd. I to duży błąd Stachyry, który chyba nerwowo wystartował w tym pierwszym biegu. Nie chce spalić się zapewne w tym pierwszym pojedynku przed rzeszowską publicznością. Przecież wielu go tu zna, przecież mieszka w Rzeszowie. No i Janusz Ślączka próbuje gonić. Widać, że chcą walczyć rzeszowianie, zmieniają tor jazdy, ale Rafał Wilk na trzecim miejscu i chyba zbliża się do niego Eugeniusz Skupień. Eugeniusz Skupień także bardzo doświadczony zawodnik. Jeszcze walka Janusza Ślączki, który zmienia jak może kierunek jazdy. No i tu już nieśmiałe oklaski dla rzeszowian, bo przywozimy remis. Janusz Stachyra mimo błędu na jednym z wiraży utrzymał prowadzenie, no a rzeszowianie za nim. Janusz Ślączka to chyba dobry prognostyk na drugim miejscu. Czyżby już nie odczuwał skutków urazu z grudziądza. Na trzecim miejscu Rafał Wilk, jemu na plus można zapisać start. Potem trochę zagubił się w tym chaotycznym ściganiu. No a na czwartym miejscu Eugeniusz Skupień, 32 lata obok Marka Kępy. Najstarszy zawodnik bez punktu. Tym samym mamy remis, no ale ten remis nie zmniejsza dystansu do rywali. Wciąż Włókniarz prowadzi 4 punktami, a w tym momencie stan 8-4 dla zespołu z Częstochowy. No i krótka statystyka tego biegu, a przed nami start raz jeszcze. Warto tu popatrzeć na pierwsze okrążenie. Janusz Stachyra dobrze wyszedł ze startu, zablokował właściwie, zmusił Rafała Wilka do jazdy po zewnętrznej stronie toru. Janusz Ślączka nie miał na tyle szybkiej maszyny, by wyprzedzić Janusza Stachyry i do mety już nic się nie zmieniło. Choć trzeba przyznać, gdyby Janusz Stachyra po błędzie nie wyprostował maszyny, nie skorygował, to Janusz Ślączka byłby pewnie na pierwszym miejscu. Remis 3-3, 8-4 prowadzi Włókniarz, a przed nami teraz pojedynek dwóch obcokrajowców. W kasku czerwonym Brian Andersen, w kasku żółtym Joe Screen. No a Joe Screen wczoraj przecież, większość kibiców wie, startował w rundzie Grand Prix pierwszej we Wrocławiu bez większych sukcesów. W kasku niebieskim Piotr Winiarz i w kasku białym Rafał Osumek. A więc pojedynek dwóch młodzieżowców, dwóch obcokrajowców. Joe Screen wczoraj zaledwie tylko 3 punkty we Wrocławiu. Niezbyt udany start, upadek. Widać, że nie było to nic groźnego. Wprawdzie w stawce 16 najlepszych jeźdźców nie liczył się. Patrzmy. Andersen, Screen, Winiarz i Osumek. Andersen, ale go postawiło. Screen. Andersen czy Screen? Rzeszowianie na prowadzeniu, ale cóż zrobił Piotrek Winiarz? Chciał blokować Screena zamiast gonić, ile sił, ile daje motocykl. Teraz będzie bronił trzeciego miejsca, a Andersen nie będzie chciał pozwolić na to, aby Anglik wyprzedził go. Piotrek Winiarz na trzecim miejscu. Dobry start rzeszowian, ale Screen ma chyba lepszą maszynę. Jemu nie przeszkadzało to, że wczoraj eksploatował motocykle. To jest zawodowiec, będzie ścigał Andersena do końca. Brian Andersen ani w tamtym roku, ani w tym nie startuje w rundzie Grand Prix, chociaż zalicza się do czołowych zawodników świata. Brian Andersen na pierwszym miejscu, chyba bez walki. No i
jedziemy na 4-2. Duże odstępy między zawodnikami, teraz spokojnie rozglądają się. Nieco zawodzi chyba zespół włókniarza Rafał Sumek, a my wraz z kibicami cieszymy się z pierwszego zwycięstwa dzisiaj. Zwycięstwa 4-2. No i tylko w tym momencie przewaga gości wynosi 2 punkty. A mi teraz niezwykle, ale to niezwykle ważny wyścig, 7, w którym zmierzą się młodzieżowcy Rafał Osumek, Piotr Winiarz, Sebastian Ułamek i Maciej Kuciapa. Przypomnę, że gospodarzom nie idzie w tych 7 wyścigach, że rzeszowscy młodzieżowcy uznawani przecież za jednych z lepszych w kraju, zresztą drużynowi mistrzowie Polski, jeżdżą w tym roku słabo. Że para częstochowska to chyba obecnie najlepsza w kraju młodzieżowa para. Ciekawe, czy te zdania potwierdzą się podczas tego wyścigu. Podczas 7 gonitwy, która jak zresztą każda poprzednia jest niezwykle ważna. Przypomnę raz jeszcze. W kasku białym Rafał Osumek, w niebieskim Piotr Winiarz, w żółtym Sebastian Ułamek i w czerwonym Maciej Kuciapa. Jeszcze chwila do startu, to przygotowania Sebastiana Ułamka. Przypomnę, że po 4. torze była długa przerwa, podczas której polewaczka aż 2-krotnie objeżdżała tor. Pewnie to sugestia rzeszowskiego trenera, aby tor był jednak bardziej zroszony, bardziej mokry. Ale teraz już młodzieżowcy. Osumek, Winiarz, Ułamek i Kuciapa. Dostał na starcie niestety Piotr Winiarz. A co zrobi Maciej Kuciapa? Wyszedł. A teraz Piotrek Winiarz miał szansę na drugą pozycję. Spada na 3. Nie. Jest na 3. pozycji. Nie spadł na 4, tak jak się obawiałem. No i teraz na 3. miejscu jadą rzeszowianie na 4-2. Bardzo dobrze wystartował Maciej Kuciapa, ale zbliża się do niego niebezpiecznie Sebastian Ułamek. On wie, że musi gonić rzeszowianina. Widać tą większą bojowość w rzeszowskim zespole. Tego, czego było brak w poprzednich startach. Być może dochodzą do lepszej formy. Być może więcej jazd, więcej startu. Chyba nie tylko. A teraz zbliża się jeszcze Sebastian Ułamek. Nie możemy na moment oderwać się od tej walki. Tu wcale nie ma pewnego zwycięstwa. Maciej Kuciapa, okrążenie do końca. Sebastian Ułamek coraz bliżej. I oby Maciej dowiózł te 3 punkty, jakże potrzebne. Dobrze teraz zrobił. Zjechał do zewnętrznej strony toru, do bandy. W ten sposób musiał przymknąć gaz Sebastian Ułamek. Ostatnia prosta, jakże emocjonująca. 3 punkty dla Macieja Kuciapy, 1 dla Piotra Winiarza, a defektuje motocykl albo zrezygnował ze ścigania się na ostatnich metrach Rafał Osumek. Przywiózł 2-krotnie 0 punktów. No i oklaski, po raz drugi oklaski dla rzeszowian. Kolejne punkty. No i znów zrobiło się blisko. Radość mechanika Briana Andersena. Widzą Państwo, dobry duch zespołu poklepał po ramieniu Maćka Kuciapę. Cóż za piękny start, tak można skomentować występ Maćka Kuciapy, który chyba powoli odnajduje wysoką formę. Zobaczmy to raz jeszcze. Maciej Kuciapa najdalej przy samej bandzie. Gaz odkręcony, położył się i zamknął wszystkich rywali. Tu jeszcze próbował walczyć z nim Osumek, ale nienagannie technicznie po jednym torze. Wręcz linia jazdy taką, jaką chciałoby się oglądać podczas wszystkich startów rzeszowian. No i także duże brawa dla Piotrka Winiarza, mimo nie najlepszego startu. 3. miejsce na Państwa ekranach właśnie Maciej Kuciapa. Widać, że jest zadowolony z tego wyścigu. To nie jest taka smutna, zmartwiona mina, jak to było podczas poprzednich biegów młodzieżowych, podczas innych spotkań. Widzą Państwo rezultat 22-20. Prowadzą zawodnicy z Włókniarza.
po przerwie czterominutowej poproszonej przez zespół z Częstochowy. Przed nami kolejny wyścig, teraz statystyka startów częstochowian. Widzą Państwo, że najrówniej jeździ Janusz Stachyra, Sławomir Drabik 5 punktów, Joe Screen 4, 2 razy po 2 i Sebastian Ułamek 4 punkty, też 2 razy po 2. No i zawodzą na razie doświadczony Eugeniusz Skupień i drugi młodzieżowiec. Za rzeszowianie tutaj ponad wszelką wątpliwość Brian Andersen, najlepszy 6 punktów, no i dość równo. Grzegorz Rępała, Janusz Ślączka, Piotr Winierzy, Maciej Kuciapa po 3 punkty, Rafał Wilk 2, Rafał Trojanowski 1. A wracamy teraz już na tor, bo przed nami niezwykle interesujący bieg 8 z jedną zmianą w miejsce Janusza Ślączki. Zobaczymy Marka Kępę, decyduje się na dość pokerową zagrywkę trener Grzegorz Kuśniar. On wie, że dla Marka Kępy jest to bardzo ważny występ. Nie za dobrze pan Marek poczynał sobie w poprzednich startach. Nie za dobrze to chyba lekko powiedziane. Miał pretensje także chyba trochę do trenera poprzedniego Kępowicza, że nie dał mu tych szans w ostatnim spotkaniu na własnym torze. Tutaj Grzegorz Kuśniar decyduje się wystawić tego zawodnika z pozycji rezerwowego. No i wie, że jeżeli Markowi Kępie się uda, będzie walczył. Jeżeli nie, no to kto wie, czy Marka Kępę będziemy oglądać w dalszych występach w Rzeszowie. Oczywiście nie przesądzałbym tego, ale skoncentrujmy się na wyścigu 8. Kępa, Drabik, Wilk i Jucha. Marek Kępa walczy jak może. Jednak nie, Sławomir Drabik leży na torze. Widzą Państwo to. Robert Jucha. Wyścig będzie przerwany. Czekamy na decyzję sędziego. No i tak, jak można było się tego spodziewać, Robert Jucha, który dobrze spisywał się na rzeszowskim torze, nie zmieścił się na tym wirażu, nie było tam winy żadnego z rzeszowian. Tym samym wyścig został przerwany, zobaczymy go raz jeszcze. Będziemy mieli nieco więcej miejsca w powtórzonym 8 biegu. No a ten wyścig będzie teraz pojedynkiem Sławomira Drabika z dwójką rzeszowian. Przed nami powtórka tego startu. Bardzo blisko był ustawiony Robert Jucha Rafała Wilka. Rafał Wilk nie miał najmniejszego zamiaru zjeżdżać, ustępować pola. No a Robert Jucha był odważny i skończyło się to jego wykluczeniem, choć teraz podąża na start. Dopiero tu po raz drugi sędzia dzisiejszych zawodów, Henryk Kowalski z Bydgoszczy, pokazuje czarną flagę, wykluczenie zawodnika w białym kasku. Nie chce z tym się pogodzić Robert Jucha, 26 lat, z Lublina, podobnie jak Marek Kępa. Taki nerwowy gest Roberta Juchy, jakby przez moment chciał rozerwać taśmę. Powiedział coś pod nosem, ale musi uznać decyzję sędziego. Już się uspokoił. Powoli powraca do parku maszyn. On doskonale wiedział, że został wykluczony. Osobiście nie wierzę, aby był tak zaaferowany tym wydarzeniem na torze, by po zjechaniu prawie do parku maszyn wrócić z powrotem na tor, aby pokazać sędziemu, że nie chce się zgodzić z tą decyzją. Niezbyt sportowy gest. Dobrze, że nie skończyło się to czymś więcej. Będzie miał czas teraz Robert Jucha spokojnie przeanalizować sytuację, przemyśleć to właśnie na Państwa ekranach przed chwilą Robert Jucha, a tutaj już Marek Kępa, Sławomir Drabik i Rafał Wilk. Co teraz robi Drabik? Drabik ze startu. Marek Kępa teraz nie da za wygraną, będzie gonił, no ale zakopał się nieco, choć tor nie jest grząski, tak postawiło w poprzek nieco maszynę. No i Sławomir Drabik chyba bezapelacyjnie wygra. Jeżeli nie da się wygrać startu ze Sławomirem Drabikiem, to potem jest bardzo, bardzo trudno. Widać, jak pracuje jego motocykl. Widzą Państwo doskonale, jak zawodnik częstochowski składa się
Sławomir Drabik, 30 lat. Kiedyś finalista indywidualnych mistrzostw świata. No i widzą Państwo, kłopoty ma dosyć duże Marek Kępa. On już nie walczy, czyżby coś z motocyklem? Przykro by było, gdyby rzeszowianie nawet nie zremisowali tego biegu. Macha ręką Marek Kępa, coś z motocyklem jednak. Nie ciągnie, to widać. Bardzo duże odstępy, bieg całkiem bez historii. Po zwycięskim starcie 3 punkty na swoim koncie zapisuje Sławomir Drabik, otwierając. Mizerne ataki rywali, właściwie to tylko raz w tym biegu na samym początku. Marek Kępa ostro ze startu wyszedł, chciał zamknąć, chciał przestraszyć Sławomira Drabika, ale chyba sprzęt nie pozwolił na to, być może jednak umiejętność. Remis, wciąż 2 punkty przewagi zespołu Częstochowy, 25 do 23 dla włókniarza. To statystyka tego biegu. Raz jeszcze powtórzony start, no i tu nie było żadnych wątpliwości, choć Marek Kępa starał się jak mógł. W biegach było właśnie 5-0 dla gości, dla tamtejszych gospodarzy. 5-0 i 5-1. Tym samym wygrali 45 do 44, ale wątpię, aby ktokolwiek z uczestników dzisiejszych zawodów, kibiców wierzył, że to może się stać podczas 2 ostatnich biegów dzisiejszych zawodów. Wyścig 14. W kasku żółtym Robert Jucha, w kasku czerwonym Janusz Ślączka, w kasku białym Joe Screen i w kasku niebieskim Rafał Wilk. Tak zdecydowali trenerzy. Janusz Ślączka do tej pory równo dosyć jeździł w naszym zespole, 6 punktów, a Rafał Wilk tylko 3, ale walczył, starał się walczyć, zadziorny i rywale. Screen i Jucha. Długo trzymał. Janusz Ślączka nie może rozpędzić się, defekt Janusza Ślączki, a Rafał Wilk wywieziony pod bandę. To już wszystko jasne. Po defekcie Maćka Kuciapy, teraz defekt Janusza Ślączki, no i walka, na razie bardzo udana walka Rafała Wilka. Szkoda, że tak nierówno jeździli dzisiaj rzeszowianie. Szkoda, że oprócz tych fantastycznych występów, jak choćby w wyścigu 6, 7 czy 10, kiedy zwyciężali 4-2, były także słabe i pechowe momenty. Jak teraz, czy w wyścigu wcześniejszym. Tu już na torze nic się nie zmieni. Obserwują Państwo jazdę Anglika Joe Screena, który jednak nie odczuwa skutków wczorajszego upadku podczas rundy Grand Prix. Tam zdobył 3 punkty, ale tutaj do kompletu zabraknie mu tylko 3. Duże odstępy, 4-2 dla gości, zwiększają swoją przewagę. W tym momencie mają już 46 punktów i wyjeżdżają z Rzeszowa jako zwycięzcy. Niezależnie od tego, jak potoczy się walka w ostatnim wyścigu. Smutek w parku maszyn po stronie rzeszowskiej, radość u włókniarzy, bo oni wiedzą, że te 10 punktów, które mają na swoim koncie, daje im realne szanse na walkę w rundzie play-off. Patrząc na wyniki dzisiejszych spotkań, zwyciężali gospodarze. To jest jakby atut także dla częstochowian. Nie było niespodzianki. Wszystko poza tym odbywało się tak, jakby chcieli właśnie częstochowianie. Teraz na jednym kole Robert Jucha i Joe Screen. Bardzo dobrze Robert Jucha dziś pojechał, a w powtórce widzą Państwo raz jeszcze zaraz po wyjechaniu spod taśmy Janusz Ślączka zamiast walczyć popatrzył na swój motocykl, co się stało i nie pojechał już dalej. 46 do 37,
przed nami ostatnia odsłona tych zawodów. No nie mogą być kibice rzeszowscy zadowoleni z wyniku. Małym pocieszeniem jest to, że widać było przebłyski dobrej jazdy ze strony Rzeszowian. Ale to może tym bardziej szkoda tej porażki, bo można było każdego rywala tutaj pokonać. Został pokonany i Stachyra, i Drabik, no i Joe Screen. Przed chwilą na Państwa ekranach grupka kibiców Częstochowy, a teraz już wyścig ostatni. Tu pewna niespodzianka, ale można było się tego spodziewać, że Grzegorz Kuźniar w obliczu porażki da szansę niekoniecznie tym, którzy zdobywali najwięcej punktów. I obok Briana Andersena, który jak zwykle jest mocnym punktem zespołu, choć jego ocenę obniża fakt wykluczenia spowodowanego wjechaniem w taśmę, to obok Briana Andersena zobaczymy, i to może być niespodzianką dla niektórych, Rafała Trojanowskiego. No ale gdzie się mają młodzi zawodnicy uczyć walki, jeżeli nie w potyczce z dużo silniejszymi rywalami, którymi będą tutaj Sławomir Drabik w kasku żółtym i w kasku białym Janusz Stachyra. Sławomir Drabik do tej pory tylko raz uległ, 3 razy wygrywał. Janusz Stachyra także raz tylko przegrał, a poza tym zwyciężał. Zobaczymy. Rafał Trojanowski w kasku czerwonym, w kasku żółtym Sławomir Drabik, w kasku niebieskim Brian Andersen, w kasku białym Janusz Stachyra. No i pozostaje tylko jedno pytanie. W jakim stosunku zwyciężą dziś częstochowianie? Janusz Stachyra chce mocnym akcentem zakończyć ten pojedynek. Nie zgodziłbym się z panem Januszem w stwierdzeniu, że częstochowianie przyjeżdżali tu i jechali na luzie, bo wiedzieli, że mają 8 punktów, ale oni przecież mają swój cel, awansować do play-off. Teraz ten cel jest dużo bliżej. Rzeszowski cel, utrzymanie się w lidze, to zadanie chyba, które ich przerasta. Andersen. Andersen czy Stachyra? Andersen. I Rafał Trojanowski nieźle, ale tu większa prędkość po wyjściu z wirażu rywali dała ten rezultat. Bardzo dobrze Rafał Trojanowski jednak jedzie. On chyba uczynił postępy techniczne w ciągu minionego sezonu. On lepiej jeździ technicznie. Widzą to Państwo. Jeszcze tutaj nie poradził sobie z rywalami, ale widać przebłyski dobrej jazdy, dobrego składania motocykla. To nie jest ten Rafał Trojanowski, który nie miał już siły po pierwszych próbach ataku. No może teraz mu się też nie uda, ale oklaski dla tego zawodnika. A na prowadzeniu Brian Andersen. Na osłodę pozostanie pewnie zwycięstwo pewne Andersena. No i widzą Państwo, jeszcze nie teraz Rafał Trojanowski, on już odpuści. Ostatni desperacki atak, postukał w kask jadący przed nim Janusz Stachyra. Postukał w kask młodszemu koledze, Rafał Trojanowski już odpuścił, ale chciał walczyć. Chciał walczyć. A zwycięża pewnie Brian Andersen i tym samym dzisiejsze zawody dobiegają końca, kończą się remisem 3-3. Wyścig 15 zakończył się, całe zawody również. To 15 wyścigach i całe zawody zawieszyły się zwycięstwem zespołu Włókniarza. 50-40. 10 punktami zwycięża Włókniarz Częstochowa. Kręcą głową kibice, opuszczając trybuny. Oklaski jeszcze dla Briana Andersena. Jedyna, znów się okazuje, jasna postać w rzeszowskim zespole. No i oklaski dla Janusza Stachyry, który pozdrawia rzeszowską publiczność. Ta odwzajemnia mu się brawami. My widzimy tu raz jeszcze powtórkę, a ja tylko opowiem o tym, że no niestety niezbyt kulturalne także pożegnanie Janusza Stachyry od sektora tego najbliżej parku maszyn, plastikowe butelki. Na to nie zasłużył oczywiście Janusz Stachyra, walczył jak walczy sportowiec, podrzucany do góry przez zawodników i działaczy, kibiców Włókniarza.
bo spisał się na medal, na, można tak to powiedzieć, na swoim torze. 50-40 Rzeszowska Stal Wampur przegrywa po raz kolejny. Przegrywa siódme z rzędu spotkanie. No i koniec rzędem temu, kto wierzy jeszcze, że ten zespół...